Dobra, ludziska, jak wiecie, bądź też nie wiecie, bo nie wszyscy oglądają, nie wszyscy słuchają na bieżąco, Ubisoft w tym roku no nie miał najlepszego roku. Posłuchajmy, co tutaj TV gry mają ciekawego nam do powiedzenia. 13 minut 16 sekund trwa ich materiał. Zobaczymy, ile my będziemy się tutaj wypowiadać, ale zobaczmy i posłuchajmy. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o faktach. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje, czy wręcz odwala w Ubisoftie. To jest firma, która przechodzi bardzo dziwny okres i nie chcielibyśmy przedstawiać tutaj swoich opinii, tylko... Dziwny? Ja bym powiedział, że tragiczny, a nie dziwny. Dziwny to są mało powiedziane, bym nawet powiedział. Nie, tragicznie, tragicznie po prostu wypadają. Zwłaszcza jeszcze po jakieś dodatkowe informacje, ale to zostawimy sobie na następniejsze materiały, więc posłuchajmy tutaj jeszcze co. Zaczną gadać, no bo 16 sekund i już tak. Przedstawić wam twarde fakty na temat tego, co się wydarzyło, twarde? Co się dzieje przez ostatnie tygodnie, a nawet miesiące. A nawet lata. A nawet lata. Jakie to pastylki twarde nam tutaj dacie? Bo oparte jakimiś konkretnymi źródłami. Tak jest, lecimy. A zaczniemy sobie od najświeższych informacji, które dotyczą bardziej samej struktury firmy i tego, co tam się w środku dzieje. Mianowicie pierwsza taka rzecz, która w sumie wyszła dzisiaj, jak to nagrywamy, to są strajki. Okazało się, że oddział francuski, strajki? Pracownicy oznajmili, że będą strajkować przez 3 dni. No, z powodów wielu. W Ubisoftie generalnie dzieje się źle, głównie dlatego, że pracownicy nie mają godziwych warunków, takich jakby oczekiwali ze względu na to, co się kiedyś umówili, czyli muszą przejść między innymi z pracy zdalnej albo hybrydowej do 3 dni minimum pracy w biurze. Mają niegodziwe płace. No i oprócz tego są tam rządni władzy menedżerowie. I tam jest problem też taki, że tych menedżerów wszystkich jest po prostu zbyt dużo. Jeden to, jeden tamto i po prostu jest mieszanka. No słaba organizacja pracy to też jest jeden z wielu czynników. I to jest niestety problem w wielu korpo, szczerze powiedziawszy. Bo faktycznie rodzi się dużo tych właśnie menedżerów i tak dalej. No bo co zrobić, jeśli pracownik chce dostać podwyżkę? No musi gdzieś mieć awans, ale jeśli w strukturach firmy nie ma żadnego innego dodatkowego stanowiska, w którym no mogliby mu dać się podwyżkę, a istnieje tylko menedżer, no to dają menedżer mu i powstaje taki pseudo-menedżer, który tak de facto nie ma, może nie mieć oczywiście pod sobą nikogo, ale jest jednak menedżerem, więc... To rodzi różnego rodzaju konflikty trochę też, nie? Później gdzieś tam niby, weźcie się, podzielcie tym zespołem i jest 2 menadżerów do jednego zespołu i no i teraz którego słuchać, bo jeden mówi A, drugi mówi B i później wychodzi miszmasz totalny, nie? I prawdopodobnie tutaj taką dawkę tutaj śmietanki mamy w Ubisoftie, no bo o tych starych ja szczerze powiedziawszy nie słyszałem, to jest nowość, więc fajnie usłyszeć coś... że tak powiem, świeżego, nowego, czego się wcześniej nie słyszało, więc... Który sprawia, że no tam Ubisoft ma teraz problemy. Ostatnio też doszło do dość specyficznej procedury, która została wszczęta w Ubisoftie ze względu na dość dziwne zachowania CEO firmy. Niestety nie powtórzę jego nazwiska, bo mój francuski jest straszny, ale pan CEO w każdym razie robił bardzo dziwne z perspektywy akcjonariuszy akcje. Nie będziemy wchodzić tutaj kwestie giełdowe, poza tym, że akcje Ubisoftu w ciągu jednego dnia spadły o 20%. Uruchomiona została nawet specjalna komisja, która ma na celu poprawić funkcjonowanie studia i zwiększyć zadowolenie akcjonariuszy, którzy są coraz bardziej wpienieni. Generalnie Ubisoft ma bardzo dziwne zagrania PR-owe ostatnimi czasy. Jednym z nich było to, że powiedzieli, że mamy się jako gracze przyzwyczaić do nieposiadania gier. Oprócz tego czasami pokazują... To był jeden z pierwszych strzałów w kolano. Bo w sumie, ale to też nie byli jedynymi, żeby nie było. Ubisoft nie jest jedyną firmą, która tak mówiła, więc tutaj nie można wszystkiego przypisać Ubisoftowi. Ale na bank no, nie pomogło im to też wizerunkowo. No bo tutaj ewidentnie chcą przypylić do tej subskrypcji, z której oczywiście też korzystałem przez dłuższy czas, nawet bym powiedział parę lat korzystałem, aż nie ograłem tego, co chciałem, no po prostu bardziej mi się upylało w ten sposób, zamiast też kupować masowo gierki, chociaż teraz przyznam,
Patrząc też, no to chyba trochę źle, ale no większość gierek jest jednak, nie oszukujmy się, cyfrowo tylko dostępna. Nie ma płytówek, no chyba, że ktoś ma konsolę, no to wtedy na bank ma płytkę, nie? Na PC to, no to już nie jest teraz tak mocno popularne, no bo jak się kupi nawet fizyczną kopię, no to się dostaje w środku kod, nie? Więc no, gdzie tu jest fizyczna kopia, nie? No nie ma. Nam jak wspaniałe są NFT w grach. No i oprócz tego mieliśmy też akcję z The Crew 1, który został zamknięty, ponieważ serwery również zostały zamknięte. Ej, to jest bardzo fajna akcja, którą ostatnio wspominałem, czyli Stop Killing Games i generalnie The Crew 1 mogło na spokojnie móc przejść w tryb offline. Niepotrzebne by były serwery wprowadzić ewentualnie jakąś ułatkę, która by pozwalała grać P2P przez sieć, przez internet, albo mogliby udostępnić jakieś narzędzia do modyfikacji właśnie tego, albo coś w tym stylu, tak to kiedyś było jakieś Hamasie, albo coś w tym stylu, nie byłoby problemu. I każdy mógłby się cieszyć nadal The Crew 1, ale nie, zamykają serwery, gra już nie istnieje. Wiadomo co, zrobiliśmy z odbytem graczowi i no właśnie, tak to właśnie jest i strata pieniążków, czyli tak de facto zostaliśmy pozbawieni produktu, który zakupiliśmy. Wiadomo, wersja, znaczy generalnie teraz jeszcze czytałem, że Steam prowadził modyfikacje do swoich umów, że jak się kupuje grę cyfrowo, no to jest, że nie posiadasz gry na wyłączność, tylko kupujesz licencję, więc dopóki serwery Steama działają, no to masz dostęp do tej gry i tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo jak to jest, ale to tak tylko zapobiegawczo Steam, żeby informować, żeby nikt nie siadł do jakichś farmazonów, ale no tak to właśnie jest. No, nie mamy gry fizycznej i tak dalej, no to nie mamy żadnych tutaj praw do niej, no bo nawet jeśli byśmy mieli fizyczną kopię, no to też gra nie należy z tych 100% do nas. Natomiast do produktu jako takiego, którego byśmy mogli ogrywać, no mamy, nie? A raczej powinniśmy by mieć, jeśli jest gra stricte single playerowa. Oczywiście są wyjątki typu MMO, no bo do tego wiadomo, że nie będziemy mieli, no bo to jest tylko i wyłącznie dostęp do internetu, postacie są na serwerach i offline nie ma takiego w ogóle żadnego trybu, no bo to jest gigantyczny open world, chociażby World of Warcraft i raczej tutaj nie są w stanie tego przemylić na jakiegoś singla. Natomiast gry, usługi, takie właśnie jak The Crew, czy chociażby nawet Diablo 4 teraz, czy Diablo 3, no to na spokojnie mogliby przerobić po prostu na single, czyli odłączają serwery, no ale gdzie można grać po prostu, nie? Gdzieś tam tworzysz lokalnie postać i tak dalej, chociażby Wolcen tak ostatnio zrobił, wyłączył serwery, ale jest tryb offline, a czyli nie był od zawsze, szczerze powiedziawszy, no i można było sobie pykać, no i nadal można sobie pykać, więc problemu nie powinno z tym być, absolutnie, nie? Ale no jednak deweloperzy są greedy trochę i jednak gdzieś tam próbują do tych swoich nowszych tytułów zachęcić po to, żeby gracz wydał te pieniążki albo subskrybuj, bo gier nie posiadasz, nie będziesz posiadał. I gracze raczej nie byli z tego powodu zadowoleni, ponieważ zaczęli głośno o tym mówić w internecie, co przełożyło się na pozytywne rezultaty, bo Ubisoft ogłosił, że The Crew 2 i Motorfest nie zostaną tak samo zamknięte jak 1. Czy to się okaże prawdą w przyszłości, to zobaczymy, bo jak widzicie, też nie słyszałem. Nie zawsze można wierzyć, niestety. To może porozmawiajmy o konkretnych przykładach gier, które ostatnio wyszły. Ale tutaj plus 2. Były dość sporo zamieszania. Jeśli chodzi o Star Warsy, to my jako redakcja mamy różne opinie na temat tej gry. To nie jest tak, że wszyscy się zgadzamy z jedną konkretną opinią, to na pewno też trzeba zaznaczyć. Ale to jest niepodważalny fakt, że Star Warsom się nie udało, bo sam Ubisoft to potwierdził. Tak więc gra sprzedała się gorzej niż oczekiwano według analityków. Ciekawe dlaczego? Niepotwierdzone dane, ale sprzedało się tylko 800 tysięcy egzemplarzy, a według prognozy... 800 tysięcy tylko egzemplarzy? Czyli 800 tysięcy egzemplarzy, czyli 800 kluczy generalnie sprzedali, no nie szukujmy się. Ale 800 tysięcy? Holy shit, to nawet miliona nie mają. Wow, jest jeszcze gorzej niż sądziłem, szczerze powiedziawszy. Mój
Boże święty, no to się w sumie nie dziwię, że tam taki postrach był. Ja pierdziele, nie? O mój Boże. Z oficjalnej Ubisoftu do marca 2025 roku miało się sprzedać 5,5 miliona kopii gry. Oni nawet miliony przybili. To jest po prostu ogromna porażka czysto finansowa. To już nieważne, czy komuś się gra podoba, czy się komuś nie podoba. No nie sprzedała się. Znaczy to nie tylko wielka stopa finansowa, ale również PR-owa bym powiedział. No bo to jednak się odbiło PR-owo też mocno dla Ubisoftu. No nie oszukuję się, nie? Finansowo to jest oczywista sprawa, nie? Ale no PR-owo no to kurwa pierdol taki, że szkoda gadać, nie? Przez to między innymi akcje ich potrzebowały w dół kolosalnie, tam prawie ryli glebę, no bo spadło maksymalnie, z tego co widziałem, chyba do 9 euro, 9,20, 9,30, jakoś tak. No. Wyniki są jakie są i deweloperzy są tego świadomi, dlatego też już zapowiedzieli poprawki, zapowiedzieli zmiany w grze, aktualizacje, patchy i tak dalej, ale to chyba nie uratuje Star Wars. Nie, absolutnie nie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo poprawa błędów to jest jedno, ale dodawanie nowego kontentu to jest drugie i to musiałyby zajść takie naprawdę rewolucyjne zmiany, trochę jak było z Cyberpunkiem na przykład i z policją, bo tutaj też jest problem z policją na przykład, tak. Nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Warto też zauważyć, że no niestety na Steamie tej gry jeszcze nie ma, więc nie wiemy, jaka jest opinia graczy poza Metacriticiem na przykład, czy innymi miejscami, gdzie mogą wypowiedzieć się właśnie gracze i w takich miejscach jak Metacritic ta opinia jest raczej średnia. Nie można powiedzieć, że jest zła, to nie jest tak, jak niektórzy mówią, że jest najgorsza gra ostatnich 10 lat, bo według statystyk jednak wychodzi, że na Metacriticu między innymi to jest 5,4 user score'a, więc jest to po prostu średnia. Gra przeciętna, średnia, dokładnie. No i drugą taką głośną produkcją, na którą czekamy i czeka wielu graczy, jest nowy Assassin, który niestety, co jak się dowiedzieliśmy ostatnio, premiera została przesunięta na 14 lutego 2025 roku. Czy niestety to się okaże? Bo może naprawią parę rzeczy, może poogarniają, ale niestety pod względem tego, że nie dostaniemy gry wcześniej, to na pewno. Tak, łącząc to tak. Z innymi kropkami, typu wycofanie. Czyli tutaj znowu wracamy do tego, co też mówiłem, nie? Że jeśli przełożyli tę premierę, miejmy nadzieję, że jednak pójdą po rozum do głowy i jednak, tak jak tutaj Ziomeczek powiedział, upoprawiają to, co powinno zostać poprawione, a jest sporo w sumie tego trochę, więc no trochę czasu mają, więc day one patch, no to będzie must have ewidentnie. Wycofanie się właśnie z pokazów na Tokyo Game Show, wycofanie się z prasowych pokazów dla dziennikarzy, no to już nie dziwię się. Sygnał, że sam Ubisoft wie, że coś jest nie tak, że jeszcze, że naprawdę muszą... Znaczy to już nie jest, że wiedzą, bo nie wiedzieli, dopóki ludzie nie zaczęli, kurde, sapać i to tak mocno, mocno sapać i wytykać im paluchem, kurde, także to nie jest to, że sam Ubisoft samemu coś się szczalił, bo to ludzie, kurde, indywali już tyle tych sygnałów, kurde. Nie mówię tylko o Europie, nie mówię o Ameryce, ale Japończycy również tam, kurde, taki pogrom porobili przy Assassinach, przy tych zapowiedziach, przy tych trailerach, wszystko, kurde. Zresztą ten wątek odnośnie Jaskę, to już w ogóle było pozamiatane. Tam później jeszcze doszły rzeczy typu religijne albo herby rodzinne tam od Nobunaga, że zostały bez uprawnień użyte, albo coś w tym stylu, no to jest, kurde, kosmos. No zostało im to tak powytykane, że no musieli, kurde, się wycofać z tego, no bo to by była jeszcze większa porażka i by nie istnieli. Absolutnie by nie istnieli. Dlatego tutaj twierdząc, że oni się szczali, jest to błąd niestety, no bo to nie jest, że oni sami się szczali, bo jakby się sami szczalili, no to by nie zapowiedzieli wpierw premiery na ten rok, tylko już dawno by przenieśli. Więc no, to tak no, ode mnie, no bo mówię, na 100% sami się nie szczalili po prostu, nie? Się przyłożyć, żeby tam wszystko działało, to nawet pod takim względem czysto technicznym, nie? Są świadomi tego, że jak tam będą jakieś bugi, to będą mocno krytykowane, wypominane w internecie. Będą bugi, są bugi. Musimy zaadresować słonia w pokoju, jakim niewątpliwie jest czarnoskóry samuraj i nie będziemy wchodzić tutaj w kwestię tego, czy to jest poprawne historycznie, czy nie. Nie jesteśmy historykami, nie znamy się na tym. U wielu ludzi wywołało to kontrowersje. Ubisoft wbił się tym na minę. Pytanie, czy... Ale szczerze powiedziawszy, że nie trzeba być historykiem, żeby wiedzieć, że no fakty, to zresztą sami Japońcy potwierdzili,
Zresztą po tej właśnie aferze, no to więc można mocno było wywnioskować, że istniała taka postać, która służyła od Nobunaga, ale nie do końca wiadomo, kim on był. Podejrzenia są, że był właśnie jakimś takim sługą albo coś w tym stylu, nie? Ale na bank nie był samurajem, więc no mówię, nie trzeba być do końca historykiem, żeby tutaj poskładać kropki w kropkę, nie? Znaczy połączyć bardziej, nie? Słusznie, bo pamiętajmy, że Assassin's Creed nie były zawsze grami historycznymi. W zasadzie bym powiedział, że nigdy nie były grami historycznymi. No to... Oj, może i tak, ale były oparte, albo przynajmniej poparte pewną częścią o historii prawdziwej, czy tam faktach prawdziwych, czy coś w tym stylu. Zresztą na samym początku Assassin's Creed Shadows Ubisoft mówił, że jest oparta na faktach historycznych, więc poprzedniej części wydaje mi się, chociaż nie do końca pamiętam, ale wydaje mi się, trzeba byłoby sprawdzić, wierzę, czego zostawcie komentarzyk, że w poprzednich częściach Ubisoft również mówił, że jest to oparte na faktach historycznych. Przynajmniej w jakimś stopniu, bo wiadomo, nie można w 100%, no bo to zupełnie nie byłoby to, co dostaliśmy przy Assassinach, nie oszukujmy się, więc no, ale gdzieś tam te fakty historyczne były przynajmniej tak cały czas, tutaj Ubisoft zapowiadał i prezentuje te asesyny. No teraz, no po tej całej aferze właśnie z tym jaskiem, no to trochę się wycofali jednak z tego, ale ludzie nadal się śmieją z tego, no bo początkowe te wszystkie wywiady mówili, że jest oparte na historycznie, nie? Więc no. To było tylko tło historyczne, zawsze, i to jest fakt. Natomiast teraz twierdzą, że protagonista jest postacią historyczną. Zaczęły się wielkie dyskusje na ten temat. Myślę, że to jest największy problem. Ta narracja, że to jest postać historyczna i że bardzo to zadbali, żeby tam wszystko było zgodne, to po prostu było wdepnięcie na minę, zwłaszcza tak, z taką postacią, no, którą no, ciężko jest to określić tak jednoznacznie, jeśli się nie jest jakimś historykiem i się nie zna w ogóle. Jak jesteś CEO tej firmy, to w ogóle ciężko musi być tego bronić. Jakby nie, jak nie jesteś historykiem, który faktycznie siedzi w książkach z Japonii, z tamtego okresu, to naprawdę PR-owo to musi być ciężko do wybronienia i ja nie wiem, po co oni podjęli taką decyzję, domyślam się, ale to są moje domysły. Ale jest jeszcze jeden problem z Assassinem taki, że po prostu nagle pojawiła się trochę większa konkurencja. No ten Assassin w Japonii to było zawsze, ja pamiętam, odkąd grałem pierwszy raz w Assassin, to było takie marzenie, nie? Że tak. Jezu, Assassina w Japonii, jak to bardzo pasuje. Ale tak, kurde, to jest, kurde, prawda, nie? Że po której gdzieś tam części, kurde, jak świetnie by było, jakby, kurde, zrobili Assassina w Japonii, nie? Gdzieś tam ninja, kurde, i tak dalej, nie? No, kurde, no dostajemy i dostajemy bubla totalnego, nie? Szczerze powiedziawszy, nie? I jeszcze te dualne postacie, to mi się też akurat nie podoba, te dualne postacie, no kurde, no dajcie mi jedną postać, a nie dualne postacie, kurde, nie? Chcę grać jedną konkretną, kurde, postacią, a nie zmieniać, kurde, nie wiem, na potrzeby tam jakieś narracyjne, bo coś się stało. Dajcie mi chociaż jakiś wybór, nie? Jak wydawali, kurde, te pierwsze części Assassina, zwłaszcza ten Brotherhood i ten generalnie cała seria związana z Ezio, no to kurde, to był bajer, majstersztyk był kompletny, nie? To kurde, no się grało ile wlezie, nie? A tu kurde, no... Zobaczymy. Pasuje do siebie. No i czekaliśmy, doczekaliśmy się. No ale przez ten czas dostaliśmy i Sekiro, i Tsushima dostaliśmy, które, no dwie bardzo dobre gry w takich samych klimatach. I my... Tak, w dwóch takich samych klimatach, ale się grało jedną postacią, nie wybierało się, kuźwa. Tak jak tutaj mamy Play jako Jaskę, później jako Nałę i okazuje się, że nie można grać jedną postacią do końca, bo w pewnych momentach, kurde, gra cię zmusza i przełącza, kurde, na drugą postać, ponieważ tak zostało to stworzone i to jest... Także jakby ktoś planował grać tylko i wyłącznie stricte jedną postacią, nie, za chuja nie zagracie jedną postacią, bo gra w pewnym momencie was zmusi, żebyście zagrali drugą postacią, bo tak to jest stworzone. Myślę, że oczekiwania graczy przez to są trochę inne i boję się, że tutaj po prostu będzie za dużo asasyna w asasynie. To jest ogółem ten problem, jak zaczynasz coś planować 10 lat wcześniej i po prostu przez 10 lat coś produkujesz i nagle się okazuje, że konkurencja ci po prostu wyprzedziła, co jest świetnym segwayem do Skull and Bones. To samo chciałem powiedzieć. Co tu dużo mówić, gra milion razy A.
która okazała się dużą porażką ze względu na również sprzedane egzemplarze, na gigantyczny budżet. No, gigantyczne oczywiście są gry, które miały większy budżet, ale 200 milionów dolarów. No i skalę... I tutaj trzeba dodać, że chyba duża część tego budżetu była chyba od właśnie Singapuru, od rządu Singapuru chyba ten dołożona, bo w pewnym momencie chyba właśnie wisiało to widmo, że w ogóle Scalemons w ogóle nie uży światła dziennego i dlatego została ta gra oznaczona jako quadruple A z racji właśnie tego, że rząd Singapuru się dołożył do budżetu, czyli do wyprodukowania finalnie tej gry. No ale właśnie... Bones jest, no obiektywnie mówiąc, po prostu mechanicznie jako krojony Assassin's Creed Black Flag. No i to jest wiadomo, tak, niestety. Opinia, ale z drugiej strony nie... A Borders też w ogóle jest taka krojona. Tym, że ta gra faktycznie po prostu ma przekopiowane dużo mechanik z tamtej gry, która wyszła w 2013, czyli minęło 11... A jest bardziej rozbudowana niż Skull & Bones, więc gdzie w sumie teraz cofając się do Black Flaga, powiecie, kurde, dlaczego tutaj tego nie ma w skalę Bones? Wiadomo, że gra wtedy na tamte czasy była gdzieś to też jakoś mocno limitowana, chyba silnikiem z tego, co kojarzę, bo coś niestety nie było pomysłu większego na rozwój tego, no bo tu jednak była sensyjna postać i tak dalej. Ale no, kurde, no, mogli praktycznie większość wyciąć z tego Assassina, Black Flaga, przerzucić na skalę Bones, ale oni tego nie zrobili. Skroi, kto tam siedział i nie miał mózg, żeby tego zrobić, no to ja nie wiem, kurde. W innych grach to, kurde, robią kopy pastę, kurde, wkleją i dokładają później, nie? I oczywiście też ludzie mówią, że no, bo tutaj kopy pasta jest... Nie da się wszystkim dogodzić, nie? Ale no tutaj w tym przypadku kopy pasta by się przydało, nie? 15 lat od Black Flaga. No tak, no bo to miało być rozszerzenie po prostu do Black Flaga tak naprawdę początkowo. Ta gra miała przesuwaną premierę chyba 6 razy, jeśli dobrze pamiętam. Przez ten czas się sporo na rynku zmieniło. Pojawiły się też inne gry pirackie, Sea of Thieves na przykład, które ten element po prostu znacznie lepiej... Tak, i brakowało im pewnie pomysłów już, nie? Jak to do końca rozwinąć. W zasadzie okroił jeszcze to, co było w Black Flagu, bo nie zapominajmy, że w Black Flagu był jeszcze abordaż, właśnie byłeś tym piratem, a tutaj grasz statkiem. Tak, nie grasz piratem, pirat tylko jest odrobienie zakupów na mieście, a tak... No właśnie, tak tutaj Ziemek powiedział, no gramy statkiem. No tak, jasne, no ale w Black Flagu też, że tak powiem... Graliśmy statkiem do momentu właśnie abordaża, więc to tak nie do końca też jest, że nie gramy właśnie tym statkiem, no bo też gramy, nie? Też gdzieś go tam rozwijamy i tak dalej, no bo co nam po postaci jak na morzu, no kurde, sterujemy statkiem, też gramy statkiem, nie? Więc wiadomo, Assassin's Creed Black Flag miał wtedy ten abordaż gigantycznie rozwinięty w porównaniu tutaj do Skull & Bones, no bo to naprawdę bardziej w nie wygląda niesamowicie, nie? Zresztą na samą premierę tej gry, chyba nawet w becie nawet też mówili ludzie, że ten abordaż to jakaś patola, nie? Jeśli oni tego do tej pory jeszcze nie zmodyfikowali, żeby ten abordaż faktycznie wyglądał jak abordaż z Black Flaga, no to gigantycznie słabo, nie? Kto to jest tej statkiem? Ale oprócz tego musimy wspomnieć o tym, i tu możecie o tym już nie pamiętać, ale kiedyś była taka informacja, którą odkopaliśmy dzisiaj, że Skull & Bones musiało się pojawić i Ubisoft po prostu nie miał wyjścia, musieli wydać to w takim stanie, w jakim było, ze względu na umowę, którą podpisali podobno z rządem Singapuru, jako że mieli też siedzibę w Singapurze, Ubisoft Singapore, którym musieli zatrudnić... A to ciekawe, że mieli umowę, bo początkowe informacje, tak jak mówiłem wcześniej, że to rząd Singapuru dołożył do budżetu, no, chociaż to tam wie, szczerze powiedziawszy, no prawdy już pewnie takie komplety nie usłyszymy, tylko różne wersje. Trudnić Singapurczyków i musieli wypuścić kilka kolejnych gier, na które się zgodzili z rządem Singapuru. W zamian za dotację. Więc... Okej, w zamian za dotację. No, okej, okay, dobra, to się zgadza, dobra, czyli mieli jakiś kontrakt, okej. Czyli tu już mamy pełen obraz, okej. Koszt tej gry też nie jest do końca znany dla Ubisoftu, bo nie wiemy, ile tej dotacji dostali. Tak. Może jest tak, że pokryło to naprawdę sporą część tej właśnie sumy, którą wydali. No i tak by na to wychodziło, bo w większości jak, kurde, no jednak wypuszczasz grę, która nie jest do końca
pełna, że tak powiem, spełnia oczekiwania nawet deweloperów. Ale no jednak tutaj umowa i pieniążki no zrobiły swoje. No dobra, wypuścimy, będziemy dopieszczać, nie? No, najwyżej się fala hejtu spuści i tak dalej, no to się w sumie spuściło, no ale nie zamknęli gry, tak jak Concorda, tylko no kurde dalej gdzieś tam pakują w to, no bo jednak musi gdzieś tam się to trochę zwrócić, no bo tam też są mikrotransakcje. Ciekaw jestem, jak to teraz wygląda w skali statystyk, jaki mają ten, jaką mają pole graczy w Skull & Bones, no ile faktycznie tych kopii sprzedali, bo tutaj też chłopacy nie gadają, ile tego tutaj posprzedawali, a pewnie też Ubisoft się bardzo nie chwalił tym. Dali, więc... Czy im się to opłacało, nie wiemy, ale musieli to zrobić. Ale to też nie jest tak, że będziemy krytykować tylko i wyłącznie Ubisoft, bo nie oszukujmy się, wiele osób gra dalej w gry Ubisoftu i też no tak. Możemy powiedzieć, że one są złe do cna i że to jest firma totalnie zła. Czasem... No bo nie wszystkie gry im wyszły złe, no chociażby dobrym przykładem jest Valhalla, która jest zajebista, kurde, sam przegrałem prawie 250 godzin ze wszystkimi DLC-kami, tak, przeszedłem raz, to chyba się powtarzam. Odyssea, przecież seria Assassina też była świetna. Origins jako odświeżenie serii Assassina też nie spoko wyszło, chociaż Odyssea była lepsza, no bo w sumie Odyssea to takie ulepszona wersja Origins była, to też prawda. Z innych gierek, no to w sumie ciężko powiedzieć, co tam jeszcze, no bo głównie grałem w serii Assassinów, szczerze powiedziawszy. No dobra, pogrywam sobie jeszcze tam w tego X-Defiant, ale to tam Unranked i tam mega chillowo, bo ponoć też, no ale generalnie tam też ciężko tam z tym, żeby przykuć jakąś odpowiednio większą pulę graczy, no bo chyba tak na średnio koło miliona, bo lekko ponad miliona graczy tylko mają, co też jest w sumie moim zdaniem dużo, no chociażby dajmy sobie na to znowu tego Concorda, bo się czepią, ale no taka jest prawda, nie? Sami podejmują dobre decyzje. To, że te decyzje są trochę wymuszone już w tym momencie, no to już inna sprawa. Gracze je wymuszają. Tak, no ale mamy teraz sytuację, w której dowiedzieliśmy się, że gry... To jest bardzo dobre. Nawet powinniśmy wymuszać. ...na premiery na Steama. I my jesteśmy konsumentem. Firma zrezygnowała też z wczesnego dostępu, za który trzeba było zapłacić więcej zazwyczaj. W sensie zazwyczaj, zawsze trzeba było zapłacić po prostu więcej. No to jest zagrywka chyba czysto PR-owa, no ale... Dla graczy to jest bardzo dobre, bo będą mogli na Steamie zwrócić łatwo tą grę, jeśli będzie im po prostu się nie podobała i mało tego, będziemy mieli kolejne pole do przedstawienia swoich opinii właśnie za pomocą Steama, więc to jest świetne. Ubisoft faktycznie chyba został po prostu do tego przymuszony. Generalnie też nie można powiedzieć, że Ubisoft wydaje same złe gry, no bo dobrym przykładem jest choćby The Crew Motorfest, który w miarę się sprzedał. Zrobili też całkiem spoko Prince of Persia, The Lost Crown i też... Nie grałem. Sprawą jest Assassin's Creed Mirage, który na początku zbierał raczej takie średnie opinie, ale sprzedał się naprawdę nieźle. Też miał niższą cenę adekwatną właśnie do tego, ile czasu w tej grze się spędza. I ostatecznie okazał się sukcesem dla tej firmy, nie jakimś wielkim. I w ogóle trzeba chyba to podsumować w ten sposób, że to, co Ubisoft wydaje... Tutaj trzeba powiedzieć, że akurat Mirage jest off-spinem. Jak no off-spina, no to tutaj akurat, no tak jak chłopacy powiedzieli, no dobrze się sprzedał, no bo... To jest off-spin, nie? Więc tutaj też pewnie jakieś wielkie oczekiwania Ubisoft nie miał jak na off-spin, no bo to nie jest jednak gra z głównej serii. Znaczy, ma niby Assassina, ale to nie jest taki main, wiadomo. Ale no tutaj ten, no różnie bywało. No, bo ja bym powiedział, że też taki dobry, lepszy, średni, jakbym powiedział. No jakoś tak, nie? Jeśli chodzi o Mirage'a, nie? No mówię, no tragicznie się nie grało, źle się nie grało. Grało się dobrze, znaczy relatywnie dobrze. Miało swoje problemy, miało swoje gdzieś tam bolączki i tak dalej. Coś tam się nie podobało, no ale no gdzieś tam jakąś historię przedstawił, nie? Basima, nie? Więc... To są ostatnio gry 6, maksimum 7 na 10, to są gry przeciętne, to nie są gry rewolucyjne w żaden sposób, tak, dokładnie. Ale też nie można powiedzieć, że to są gry 2 na 10 najgorsze, nie kupujcie no absolutnie, tak. Po prostu jest tam jakaś nisza dla ludzi, którzy mają ochotę w takie gry zagrać. Tak, tylko tutaj mi się wydaje też, że jest też taki problem faktycznie. Ja oceniłem właśnie na 6 na 10. Mamy firmę, która wydaje masę gier i te gry są po prostu wszystkie średnie i jeszcze na dodatek PR-owo gracze nie są zadowoleni.
no to firma ma wtedy problem. Co z tego, że te gry to nie są krapy, ale jeżeli są tylko średnie i nie ma w nich jakiegoś takiego nawet jednego konkretnego hitu, no bo na przykład mieliśmy Avatara w zeszłym roku. Który nie grałem, więc nie wypowiem się. To też była gra Ubisoftu i to tak. Też była... Ale ponoć bardzo ładnie wygląda, nie? Więc, a jak reszta, to ja nie wiem. Okay, no, ładna gra, Avatar fajny, tam troszkę wygraja tego. Potwierdził się. No i tu się zaczyna problem. No i widać, że firma się trochę zorientowała, bo już nie miała wyjścia. No są bardzo w kiepskiej sytuacji. Zobaczymy, jakie to przyniesie skutki w ogóle teraz. No tak, oni teraz się muszą bić o zdanie akcjonariuszy. Po raz kolejny nie wchodzimy w tematy giełdy, ale widać ewidentnie, że jeśli coś się nie zmieni, to może być tak, że dużo osób po prostu wycofa się z inwestowania w tą firmę. Zapytam cię o opinię na sam koniec. Czy myślisz, że Ubisoft po prostu sprzeda się jakiemuś gigantowi większemu? Albo czy ktoś go w ogóle by nie chciał kupić? Bo też już były kiedyś takie pogłoski, że ta próba sprzedaży była, ale się tam nikt nie chciał. Jeśli tak, to myślę, że Microsoft byłby jedynym zainteresowanym. Albo... To mi się tak wydaje, ale w obecnej sytuacji Microsoft może już niechętnie... Nie, Microsoft już się wybulił. Myślę, że PR-owo właśnie Ubisoft bardzo dużo sam sobie na własne życzenie zniszczył, tak, zszargał tej Microsoft opinii. Microsoft też jest w sytuacji, w której musi trochę dbać o PR teraz. Tak, sobie, tak, tak, to prawda. Więc żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Może się okazać faktycznie tak, że Ubisoft będzie musiał, nie wiem, redukować etaty, czy redukować ilość gier, które produkują, albo skupić się tylko i wyłącznie na tym, co przynosi im zyski, czyli jakieś gry mobilne, bo nie zapominajmy, że Ubisoft wydaje masę gier mobilnych między innymi, ale też sporo z nich ostatnio anulował, bodajże Rainbow Six, czy właśnie Splinter Cell VR, który miał być, no to nie jest gra mobilna, ale na VR-a. Nie, to ja jestem zdania, że Ubisoft teraz musi po prostu się podlizywać graczom. To też jest mi się tak najlepsze wydaje. Rozwiązanie. Może trochę brzmi, jakbym po prostu chciałbym, żeby tak było, ale no nie mają wyjścia. No to cóż, zobaczymy, co przyszłość nam przyniesie. Tak ładnie. Ubisoft to jest w ogóle jedna z firm, która przechodzi ostatnio podobne problemy. To jest zdecydowanie jedna z firm w historii gier. W każdym razie dziękujemy wam za uwagę. No i git. Powiem wam tak, jeśli chodzi o to, co Ubisoft miałby teraz robić, to moim zdaniem redukowanie etatów jest złym pomysłem. Chyba że jednak by doszli do tego, że jednak jest taka potrzeba, bo jednak się za bardzo rozrośli, a jest to naprawdę mega potrzebne. Natomiast raczej powinni skompresować swoje siły na mniejszej ilości gier, no bo oni się trochę mocno za bardzo poszatkowali, bo robią x różnych tytułów i nie dowiozą po prostu tego wszystkiego na takim poziomie, jaki powinien być, więc mniej a lepiej, nie? Także takie jest tutaj moje zdanie, żeby się na tym skupili mniej, a lepiej i to powinno im tam trochę nadgonić tych wszystkich różnych strat, jak oczywiście oni zdecydują, co nam przyniesie tutaj przyszłość, no to się okaże jak zwykle, nie? Ale na chwilę obecną to tyle.